Także cześć, witajcie na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mietek. Witam was ze serii Na Boczkowie, jest tu 54 odcinek. Następnie tego materiału chciałem pozdrowić oraz podziękować za ostatnie 20 subskrybentów tego kanału, a byli nimi Ksajwer, Anna, Maciej, Kryska, DC Stream, Mako, Tarku, Tobiasz, Shyboy, Gaming, Dom PC, Papryk, Tudi, Bartek, Piotrek, Dejpozjon, Wiczka, Michało, Dawid, Siemandero i Molis ATW. Także pozdro dla was mordeczki piona. Dzięki, że zostawiliście suba. Oczywiście, że się przyczynili do dobijania 21 subskrybentów tego kanału. Jeżeli ty chcesz być oczywiście pozdrowiony i pokazany na odcinku, to wystarczy zostawić pod tym odcinkiem łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. I oczywiście musisz poczekać na swoją kolej. Poprzednim odcinku oczywiście, co żeśmy sobie robili. Byłem u pana Tadeusza, oczywiście wypożyczyłem tutaj oto tą kopaczkę, która jest podpięta pod 30. Tutaj z tyłu zajechałem sobie, elegancko ustawiłem. Na gospodarstwie sobie stoi, jest to oczywiście ta Akpil Bulwa 2. Więc oczywiście dzisiaj sobie widzowie rozpoczynamy wykopki. Nie ma ludzi do kopania ziemniaków, więc prawdopodobnie będę sobie musiał to sam poradzić kopać, bo nie wiem gdzie jest Pipciu. Za chwilę może wykonam sobie telefon do pana Darka. Może by zajechał, wiecie, podjechałby może, to byśmy dzisiaj coś wykopali. Jakąś skrzynkę bym mu dał jedną z ziemniakami. Także może by dzisiaj pomógł, to dzisiaj może by robota poszła. Bo jak nie, że nie będzie nikogo do roboty, no to nic z tego nie będzie. Także trzeba dzisiaj te ziemniaki wykopać. Co jest, stary, za co się dzieje, ty Stary, był? stary, wygonili mnie chłopy. Dopiero teraz wróciłeś? No chłopie, teraz dopiero wróciłem, stare noga, to wiesz jak daleko było? O tej świńskiej woli? I co, gonili chłopie. się? Tak, gonili, musiałem jeszcze się przebrać szybko, łachy stare ładowałem, wczaki wywaliłem w potok i filetowo sobie ubrałem. W sklepie od razu byłem, przebrałem się. Pieniądze jakich miałem tam, jakieś groszówki. A, dobra, dobra, dobra. Słuchaj, dzisiaj robota jest, pa co wypożyczyłem taki sprzęt. Kopaczka konna. Stary, jaka kopaczka konna? Dwurzędówka, Akpil. Za kadencji twojego tego filmików takiego jeszcze nie widziałem na No, kanale. takiej bulwy jeszcze nie było. Dzisiaj takim sprzętem będziemy się obsługiwać. A to już trzeba? To już jesień jest? Trzeba taki jesień już jeszcze kopać? Tak, już termin dobija, trzeba kopać, bo za tydzień, za dwa dni, za niecałe dwa dni będą deszcze i to trzeba wykopać, potem będzie woda stała. Aha, a tam orka, jak to z tą orką? To poszło wszystko. Jedno pole zostało nam, jedno pole to sobie wiesz, zadzwonimy do Darka, polecimy sobie no, na dobra. trzy zestawy, bo to jest takie duże, po to zostało nam soja. Słuchaj, kurde, tylko ja nie wiem, jak my to zapakujemy, to ziemniaki, kurde, nie wiem, czy to dzisiaj da radę wykopać to w ogóle. Ja zadzwonię do Darka. A co, on przyjedzie? Myślisz? Nie wiem, ale może przyjedzie, bo tylko jedno wiaderko mamy chyba, nie? Jedno wiaderko gdzieś to było, widziałem, że było. Toma, to się zaraz poszuka, to iść poszuka, ja zadzwonię. Tylko on tam też musi jakieś wiaderka, więc coś to musi wziąć, żeby wiesz. No to wiadomo, nie? I przyjechał czymś, nie wiem, jak przyczepa, albo nie wiem, co on tam ma na Dobra, wyspie. dobra, ja będę dzwonił. Dzwoń. Czy odbierze w ogóle. Też taki jest, kurwa, z nim. Boty zawsze. Halo? Darek? Halo, Mietek? Witam pana. Co się dzieje tam znowu? Co sprawa jest? Jest, sprawa jest. Słuchaj, bo tu ziemniaki do kopania są. Ojoj, to ja mam kopać? Kartofelki? Nie, co to ja będę kopał, ty będziesz zbierał. Jo. Dałoby radę podjechać? A to jest to, tam to pole, co jest za waszym tym, za waszą stodołą? No, tam nie ma duże, tam może jakieś 20 arów. No. Aha, no. Czyli kopaczkę masz, tak? Ja mam wszystko, bo to pozałatwiałem sobie te sprawy A już. Co ci trzeba? Wiaderka czy co? Co ty chcesz? Pasowałem jakieś wiaderka, do coś ładować, A bo to... Przyczepacie, co nie? To dobra, to ja Przyczepy będę nie mamy, wiaderka. Nie, przyczepy nie mamy. Aha, czyli ja mam przywieźć. Znowu ja. No dobra, i to samo. Przywieź wiaderka, skrzynki A jak masz. A wy się w ogóle wypłacicie? Nie płacimy. Skrzynki też mam, drewniane. Też nie przywieźć? Przywieź. Dobra, ile tych skrzynek? Tak, żebyś sobie tam 2-3 wziął na drogę, nie? Za robotę. No to tak dla was 5 wystarczy? Może być. Dobra. Ile wiaderek? 2 wiaderka, co nie? Czy, tak, czy, może czy, być. Czy? Dwa, bo tu jedno mamy i ty byś zbierał, ja będę zbierał i Pipcie zbierał. A, dobra. No to ja zarabę. Dobra. Kupię nam ten.
podpinam przyczepkę, czy tam coś. Dobra, no, no to my w pole wyjeżdżamy z tyłu. Dobra, to tak za 2-3 minuty. Nie no, dłużej, 5 minut to będę. Dobra, no. No, chyba. Dobra, zajedzie habetem. Ale też ty powiedzieć, że nie masz przyczepy. No bo nie mam przyczepy, to nie znalazłem. Dobra, słuchaj, weź tam z tyłu, otwieraj mi tę budę. Bo ja wyjeżdżam już. A trendy to by wyjeżdżał, będzie z przodem? Nie, tyłem. Tyłem, jak cofisz tyłem? Tutaj kopaczko ty tyłem cofnę i wiesz te kury, bo mi jedzą. Azbest. To te kury czas peda, to nie? Ty, czekaj, ten azbest trzeba by mieć na górze, stary. Bo co, zardzewy już. To trzeba na blachach wymienić. To trzeba zapłacić jeszcze za ten azbest. Jeżdżą, no jeżdżą po domach i ściągają. Jeżdżą. Wiem. Dawaj, dawaj, bo ja cofam. Nie, czy to wyjedziesz ten tędy, czekaj, dam radę? To czy się zbiory nasze są, wiesz o tym? Wiem, to wszystko na handel idzie. Jęczmień chyba został, pszenica, wiatko garku, ten wiacie tam została. Jeszcze został rzepak. To swoje poszło na handel. Ty mi stary, lepiej powiedz, czy to w ogóle pójdzie. Ile tak na godzinę powinniśmy jechać kopać? Ty stary, tam trzeba pilnować, że on zaraz przyjedzie, stary. No nie wiem, miałem tam patrzeć, czy co? Czekaj, zobaczę. Przy okazji sprawa jest jeszcze. Jaka? Przy okazji musisz jeszcze paliwo kupić. Jakie kurwa paliwo? Ja ci do sklep postawiłem. Co to tak, co to robi, tak? Ja pierdnicie, ja, stary, ja go rzucę. Potem ten tędy jedzie. A potem tego złama wziął w ogóle. Ja tego trupa wziął. Ty, on tędy nie wiedział, chłopie, musiał tam od tyłu. Dawaj tu, ja cię pokażę tędy, dawaj tu, to. Kurwa, to ten konny przyjechał do lesa dziewtasze. Dawaj tu. Ty, stary, skąd ty mu wziął? Co ty, stary, odwalasz? Skręcaj w bok. Tutaj. Dawaj. Tutaj, zakręcaj, skręcaj. Dawaj tu. Skręcaj. Tu prosto. Tutaj zajedź. Dobra, tutaj stań. Dobra, stój. Witam pana. Witam pana, siema brachu. Czekaj, bo nie zgasiłem. Stój! Dobra, jest. Witam pana. Co to dzisiaj robicie? No witam, o, ale eleganckie koszuli dzisiaj ubraliście. Dzisiaj Darek znajdujemy się na polu, będziemy wykonywać siewy Jorka. Jak siewy Jorka? To co, najpierw coś zasiać, a później zaorać? Nie, dzisiaj wykonuję... Jak to zgaś, co ty stary? Co mi gasisz, bo pan nie zapali, kurwa, paliwa nie ma dużo. No. Jak my to? No to weźcie z tego, z 60 tam. Dzisiaj wykonujemy wykopki. A ile tego jest, stary? No, trochę jest habetów, nie? No to co ty, stary? Ja myślałem, że to już jest wykopane wszystko. Co ty, stary? Nie, już zapalam. Ja to mogłeś już to kopać, jak dzwoniłeś do mnie. Mogłeś już kopać. Podkaszane? Rękawki masz? To możesz robić. To ja już podkaszam rękawki, zacieram ręce i robimy. Smalcem, kurwa, smalcem. Ale bierz taką skrzynkę, stary, tu masz skrzynki. To je trzeba chyba pozbierać z pipciu teo. A to trochę takie dziurawe mam przywiozłeś. Co dziurawe, dobre są. To kurwa nie zginie? A co ci ma zginić? Dobra, ja sprzęt uruchamiam, panowie. A to z jakiego działa to zrobione? Skrzynki? One są chyba z sosny, mi się wydaje. A gdzie ty je dajesz, pipciu? Do lasu. Nie. A nie tu, pod stodołę na razie chyba. A nie wiem, to zależy od tego szefa, bo on... Na Mietkowski. Szefowym. Co jest? Gdzie te skrzynki mam poukładać? Pod stodołę, tak? No, bo na razie będziecie tego zbierać, nie? No. Tu jak najpierw? Na razie chcę wszystko powyciągajcie, nie? Koło wozu postawcie. Tu jakiś bosta po blisko. No dobra, jep. Daj to pociągnąć. Ile tu wziąłem? 3... Wow. 7 masz, tak? A, widzowie, zapomniałem o hashtagu. Napiszcie hashtag ziemniaki, oczywiście przy serduszko, stawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, nie? A co ty, pipciu? To chyba 10 skrzynek wziąłem, aż nabrałem. No to tyle nie będzie, bo tam nawożenia za sobie był. Ja, to po co ja tyle tego nabrałem? To najwyżej mi więcej dacie. Ty Mietkowski. Co jest? Gdzie kurwa taką paczkę załatwić? Od tatka. A on dał ci tak za darmo? A właśnie, skąd wy w ogóle takie znajomości macie? Co chwilę coś od kogoś dostajecie? Jakoś mnie się nigdy nie zdarzyło, że coś dostałem w kogoś za darmo. No bo ty masz wrogów sobie porobiłeś, no. Słuchaj. No a co, wy nie jesteście przecież wrogami. A ty jesteś po robocie już? My jesteśmy kolegami. No ale ja ci nic nawet nie dam. No, na to nawet nie licz. A ty jak cię stary nie znam. No i spokój, tak sobie mów, małe boku. Dobra. A ty gdzie ty mieszkasz, Darka? W Lesie. W Lesie mieszkasz już, stary? Co ty, kurwa, nie masz? Stary, czemu ja te wszystkie skrzynki wyciągam? To z gospa już nie masz? Ma, to żartuję przecież. No to mówisz, w Lesie mieszkasz, to co tu robisz? Ale to co mogę mówić, co sobie chcę. Mietkowski ci nie zapłaci za robotę, ani ziemniaków. No, nie zobaczymy. Ale mi dwie skrzynki ziemniaków wystarczą akurat. A ty ziemniaków nie hodujesz? Krowy nie hodujesz? Ćmini? Ale jak za darmo, to biorę. Coś ty myślisz? Lepszego sprzętu nie było? Z uszakiem przyjechałeś?
Przecież to... co wy to? Ja ten wóz tylko wziąłem po to, żeby no... Wózkowa co? Skradłeś, tak? Komuś sąsiadowi? No pewnie, że nie. No patrz. Pokaż ten wóz! Nie no, ale elegancka ale, klipka! Walczki, zdrowy temat, deski! Nie zgnita nawet! A ten? A wóz wziąłem przecież tylko, żeby te skrzynki załadować i wiaderkę. To co? Przyczepę przecież nie będę podpinał do tego. No ale do wozu też będziemy ładować, nie? Aha, joj! To jak napi wodujemy? Do skrzynek czy jak, chłopy? Czy bo my wiesz, bo my to bardziej te ziemniaki na świń. Aha. I na jedzenie to. No i troszkę do jedzenia, nie? No to czekaj, dobra, to co, już ładować? Bo ty chyba ziemniaków nie masz, nie? Nie. No to już podjeżdżaj wozem konnym, nie? Dobra, tam już mamy ładować. Tak, tak, ładuj, do skrzyn, najpierw do skrzynek załadujcie wszystkie skrzynki, potem dopiero na wóz konny. Ale to może mnie troszkę zrobić tak, do widelka sypiemy, potem do skrzynek da się, tak? Czy nie da radę? Nie, tak się chyba nie da. Jakieś tematy są w tych ziemi. O jest, załadowało się. Stary, to kurwa jakiś dwój bukowa, stary jakiś. No właśnie, trochę zostało ostatnio. Coś ty odpierniczył. Naładowałem, bo rozpakowałem po polu. To trochę naładowałem ten wiaderek. Jak, wiaderkiem? No, a czym? Dobra, od razu na bus, tak? Z wiaderek na bus. Nie! Skrzynki ładujemy najpierw. Teraz na skrzynki ładujcie, skrzynki sobie napełni. Na skrzynek gdzie? Skrzynki do stoły! Bo my zabieramy te skrzynki. Ale jak to zaraz ale będzie? Później oddacie, że wiecie? Nie! Nie, później oddajecie. Po drugi dzień przyjedziesz, po drugi dzień przyjedziesz. Ale oddacie. Później, no. Nie! Oddacie, bo to moje, ja muszę mi się na stanie ale... zgadzać. Ale po co ci to będzie potrzebne? No potrzebne to są dobre skrzynki. Stare dawaj, dawaj, napełnić, bo to tyle wam narosło do roboty. A nie wiem, gdzie to kładać te skrzynki. O, to szybko. Ujdzie. To wiesz, no ładuj, kuwa, darkan. Na co ci, kuwa? Na elegancki skrzynki. A chcesz smarowanie? Jak smarowanie? Gdzie je dać? Jakiś, właśnie, jakieś picie, coś tego? Polać właśnie. Czy nie? Jedzenie jakieś, to mówiłem, że tym dużo je wiem o tym. Oranżady no. Bym się napił. Heleny. Ja bym ci dał jakieś jedzenie, tylko że wiesz, to takie bardziej, żeby potem ci nie dło, nie? A, no wiem, bo później to jest sranie tragiczne. Bo potem może też operacja to robić. Tak? Tak, no, tak, tak. To nie wiedziałem. Tego, że koważony nie ma, kurwa Mietkowski, trzeba załatwić po prostu. Co załatwić? Co ja znowu? Żony są tutaj jako załatwić. A ty? No chłopie, szukam, chodzę na tej imprezy i nic nie znalazłem. No to po co tam chodzisz, stary? Skąd wezmę? Z lasu. Z lasu? A to w lesie tak chodzą? Takie rozebrane? Nie wiem, rozebrane może nie no, ale coś tam chodzi. Wiem, że u ciebie było, jak byliśmy, u ciebie była. A to kiedyś, to już... A co, ty już pozbyłeś się jej? No już. Poszukała mnie na pieniądze. Już po zawodach? Uszuście? Już. To może prostytutka była? Stary, co ty mówisz, jak to już się nam skrzynki kończą? To dobrze. Jak skrzynki się kończą, na wóz będzie ładować. Ja to odbieram. Ale to... Czekami. I jak ale... to pojedno, no, te skrzynki? Skrzynki musicie później oddać. No to ja wiem. No. Ile to pojemności mają, te skrzynki twoje robione? Moje? No. 10 kilo mają? Więcej. Chyba więcej. Z 30 kilo na pewno mają. Albo 50. Tak, gdzie 50, stary, gdzie ci tyle na rąk? Ty panowie, bo ja dopiero po pola wykopałem. No. No to widać, na pojemności mało widać. To mają 20 kilo. To jest nie będzie. A coś ty myślą? Mietkowski kurwa kopie tragicznie dzisiaj. Ty, a gdzie ty, co ty robisz? Co? Nie, cicho. Czekaj, bo ten gnój kurwa na sali. Co ty robisz? Jak załadujemy ten na wóz konny, podjedziemy po przyczepę i pokażę wam, gdzie będziemy budowywać ziemniaki. Czemu właśnie, bo nie wiem, bo... Aha, ty je tu układasz, tak? Ja do cudowy to powiem. A, to dobra. Skrzynki do stodoły, a ziemniaki normalne dobra, takie dobra, to dobra, dobra. Zaraz wam pokażę. Dobra, proszę pokręt. To wszystko wiem. Właśnie widziałem, co ty robisz. Jak wam się pokończę skrzynki, to wtedy ja tego skończę kopać, to trzymam się i będziemy ładować. A nie masz wiaderko, tak? No właśnie, że nie mam. Mówiłeś, że masz. Pipcie masz? To. Ale mówiłeś, że ty masz jedno. Ale to trzeba szukać gdzieś, bo tam gdzieś było w tym. Nie, stary, no oszukałeś mnie. Czemu jesteś takim oszustem? Jakim oszustem? A ty byłeś inny kiedyś. Właśnie. Ale no mówiłeś, że ten, no to mogę powiedzieć, to bym chciał jeszcze jedno. Dobra, muszę to powiedzieć na odcinku. No i chuj po robocie. Nie ma paliwa. Ja wy zawsze tak... Masz ten? Pompkę? Jaką pompkę? Jako ten? Rurka, żeby ten spuścić z siedzionki? Ja. No i co teraz? Na CPN trzeba jechać. Panowie po robocie, dzisiaj widać po wykopkach. Już możemy kończyć odcinek. Także trzymajcie się i cześć. A gdzie tak? Nie no. Nie no, widać, pozbieramy to jeszcze. Słuchaj, nie? A Cytrynę nie byłeś? Cytrynę jechałeś? Oplem.
Chyba, że ja wezmę, pójdę po beczkę i na CPL-a tam pójdę. Tam jest przecież blisko. To, no dobra, bierz Sioka, ja zapalam i tego sypiemy do wóz konny. A stary, ty nie możesz po 60 podpiąć kopaczki? Ja to dyślu ci lata, chłopie. On na belkę zaczął, nie wiem po co zaczepiłeś to daka. Słyszysz? Nie możesz podpiąć po 60 kopaczki? Nie. Dlaczego? Ja tak powiedziałem. Dużo. Ale stary, ty mi to będziesz dyrygował. A ty zaraz będziesz dyrygował. Ty pomóż, za niego dyrygować. No właśnie. Ja właśnie pomagam, zaraz mogę zabrać skrzynki, załadować na wóz i heja. To bierz, kurwa. Nam poczet zabiorę i tyle. Dobra, waluj te ziemniaki, stary, bo to narosło tyle. Jedna ten wóz konny i cyk! Ty, co na to 30 siat? Ty jest pecu! Jeb tobie, tobie tak. Nie zapalisz tego siad. Nawet. Ty Darka, z koszulą świńską, zieloną, co tam robisz? Jedna wóz konny. Załadowałeś te skrzynki tam już? No. To elegancko, zaraz zobaczę jak to wygląda. Śpece sanitarskie. Ty tam palisz obokrętem, zobacz czy da się. To ty, co on to robi? Nie zapalisz tego! Ale po 60. Nie trzeba, ja wykopałem. Co wykopałeś, a resztę to co? Resztę ja zostawiam kurą. Ale ja później nie będę przyjeżdżał drugi raz. Słuchaj, ty sobie przyjedziesz i sobie wykopiesz resztę. Ale my potem cię nie będziemy potrzebować już. Ale będzie potrzebowany do tego, do orki tam jeszcze z 5 hektarów do orania. No 5 hektarów mam do orania jeszcze. Podjedziesz? I słuchaj, jeszcze mamy jeszcze troszkę. Kurwa mać! Do zbierania. Co te dwa lat stary dzisiaj? Stary, dzisiaj ja będę kierownikiem. Kurwa, przyszedł sekowa i maszynę sekowa bierze, normalnie się jeździ. Ale nie poczepaj tego, bo nie trzeba kopać tego dalej. Trzeba! No i co, jak ty teraz obrócisz? No i jak to podepiesz to? Zobacz, co teraz zrobię tu. Zrobię tak, bo to nie jest wasza kopaczka, tak? Nasza, ale weź co został w ogóle, realnie graj kopie. Tadek będzie jeszcze gadał. Co mnie Tadek obchodzi? Czy jest tu gdzieś Tadek? Widzisz gdzieś tu Tadka? No ale zaraz ludzie zaglądają i potem... Ale nie chcę zaglądają, ludzie będą gadać, już gadają. No zawsze kurwa gadają, to jeszcze szpicle. To się siedzi. To ty stary dwalasz. Stary, czemu? Ona nie ma tego. Nie wiedziesz to. Dobra, siema. Nie wiem, co dzisiaj, Mietkotkiem się dzisiaj bombosa. Zabieram zapłatę i jadę do domu, siema. Jadź. A Sioka nie bierzesz i tyle. Podczep tam, gdzie miało podczepione. No właśnie, co ty czynisz dzisiaj? A ja tak powiedziałem, tak ma być. Przecież że swojski chłop jesteś, a ty kurwa jesteś z miasta. Idę ze szklanką. No właśnie. Dobra, cały wóz jest. Cały? Idę zobaczyć, jak to wygląda, te skrzynki pokładali. Pokaż to, co te szpece porobili tu. Ile tam się mieści? Darek. Dwie tony. Ja pierdolę, jak oni to porobili. Dobra, dawaj tu Darek, dawaj. No to teraz się wysypię. Nie, dawaj, ja cię pokażę. Stój. Czekaj, ja muszę tutaj ten teren przekształcić. Ci zaraz pokażę gdzie. A weź niech te klinki pozbiera, co tam leżą. Jakie kurwa klinki stare, to są pniaki pozostawiane. To weź to powycinaj wszystko. Patrz, że to zostawił. Wiem jak to kupiły, nie o. Dawaj, tutaj o! Tutaj zajeżdż. Tu. To bagno? No, dawaj tu. Zajeżdżaj. Zakopię tam teraz. Sypaj. Słuchaj, masz plan taka jak wejdziesz, czy coś? Tu? Wysypać? No, sypaj. Na pewno? Sypaj, jak powiedziałem, tak ma być. Do przodu podjeżdżaj, do przodu, dawaj. Do przodu jedź. Powoli, stój! Do tyłu teraz. Do przodu. Dawaj, do przodu. Powoli. Ty, Mietrowski? No. A ty masz jakieś plendeka kupioną? Nie. Czy nie? Nie ma nic. To musi... O, jak będzie deszcz, mówisz, za dwa dni, za jeden dzień. No to się dowiesz, to tak i tak będzie tu w polu leżeć. Te ziemniaki tutaj osoby leżą. Ale to błoto będzie strasznie, wiesz. To będzie lepić się, byś chciał brać. Dawaj, jedź. I tara by było. Co ty czynisz? To się ogarnie. No. Dobra, zbieramy resztę. Co to się zostało. No ale to pozbieramy to wszystko teraz. Zbieraj. Kurwa masz. Czekaj, może zobaczyć, czy to może TTS-o. Paliwo może gdzieś masz. Jakby tak, no zawsze nie ma paliwa na robotę, jak trzeba, to wy nie przygotowani. No to jak to tak, co wy robicie, panowie? Był CPN, nie wiem, gdzie on zostawił paliwo. No to właśnie byli otacy na CPN, nie kupili paliwa do 30. No to było, to wlałem już. I już się skończyło, no dziwnym trafem. No to co ty myślisz, człowiek, jak tu dużo pali, myślisz, że to takie jest takie, o, hopsiu, robota, podjedź do przodu, kurwa, siedzi w tym ciuniku. Dawaj tu, zajeżdżaj, gabetem. Co dzisiaj? Dawaj z lasu. Dawaj, zajeżdżaj. Gdzie w ogóle, gdzieś tam pędruje. No dziwnym trafem ty nie jesteś dać paliwa, a masz Ewe Sioku, tyle leży. Beczka. Ale ja mówię, a z czemu ze swojego nie spuścisz 60? No a po co, jak, a po to, no stój! Niech pieprzu tam ładuje z tyłu. Co ci będę ładował? Skrzynkę. A czemu ty lepszy widerek nie przyniosłeś? Pasy weź odepnij. Ja plastiku przywiozłeś. Pasy odepnij! Ty, Deregent!
Ale co ty chcesz, stary? Przyniosłeś mu wiaderka, ten jeszcze narzeka. Plastikowe przywiozłeś. No ale jak ty chciałeś? Żelazne. Żelazne. No to będziesz dźwigał zaraz żelazne. Żeliwne. Odlewają coś takiego? Odlewają? Czy nie? Nie. Nie? Idź do Wróblon, ci da. A ty na budowie jeszcze pracujesz, czy cię zwolnili? Cały czas jestem kierownikiem budowy. Tak? Mhm. Jakiej firmy? Machbud. Kurwa, taka w ogóle nie istnieje? No właśnie. Jest firma budowlana Machbud. Dobra, całe. Ja też, siema. To ja już mogę wracać, panowie, do chat, tak? Siema? Nie, tam znowu wy sobie jedźcie tam. A dajcie mi taki jeden cały wóz. No to ci damy, ale to tego, musimy wykopać jeszcze. A jesteśmy szóstami, wiesz o tym? No spoko, tak sobie mów. Ale ty mówisz, że tylko dwie skrzynki są, że nie cały wóz. Co ty czynisz? A ja zmieniłem zdanie. Tak nie będzie, tak nie będziemy gadać. Dawaj. My tak nie będziemy bawić, pipi. Spoko, a też nie będzie do mnie wierzył, ale nie będzie z ogłoszenia gadał. No, sypaj. Dobra, siema. Sypaj. Ty żarawniku mały. Dobra, już się bliżej nie dało podjechać, naprawdę. Dobra, sobie to potrafię. Ty, to taki kupy kowek klinki zostawił. Do przodu jeźdź, dawaj, powoli do przodu podjeżdżaj. Mietkowski, to jakie kliny zostały, to taki duży? Ale wy to będziecie podgarnie, co wy macie do roboty? Ty Mietkowski? No. Musimy maszynkę kupić do pniaku tutaj, żeby ten... Wiem, no. Wie. A wy nie macie, przecież wy macie przyczepkę wtedy, tą co ostatnio odnawialiśmy. To nie nasza. No nie wcale, kupił przyczepkę, mówisz, że kupił od tego tatka i nie ma przyczepki. Dawaj, jedynego, dawaj tu. No stary, nie wiem, coś a to taki ciekawy jesteś. No bo mnie oszukujecie znowu. To zawsze oszukujesz ludzi wszystkich. Mhm. Ja pierdolę, to musiał jakim jeździć drugi dzisiaj. Ty, bo mi pompa siadła w 30. Ja. Do Staszka zadzwonić trzeba, może wymieni. Ta ten Staszek to w ogóle nie wiem, czy jeszcze żyje. Jak ty przyjechałeś wtedy z nim, co ty gadasz z nim? On już chyba zdech, nie wiem, nie mam z nim kontaktu nawet. On to nie masz? Dzwonił. No. Cienko, kurwa, coś z nim. Dawaj szybciej, bo czasu nie ma już. Może do domu jest, na rolowie może. Ładuj szynkę do lasu. Zaszło się. Nawet połowy dzisiaj nie zrobiłeś. Zrobiłem połowę, jak teraz załadujemy, to będzie połowę. Zaraz jechać z SP, zalać paliwo. A skąd ja wiedziałem, że tak będzie? Jeszcze 10 środków zostało chyba, a ile wykopałeś? 15? Chyba tak. Ziaru to nie jest dużo, mało jest. Się sprawdza przed. Masz paliwo, sprawdzasz stan oleju. Ja ci się na początku odcinka wiedziałem, że nie ma paliwa. Sprawdzasz łańcuch w oleju, powietrze, w skrzyni. Po co, jakby coś takiego nie robimy? No i później są takie skotki. No to samo, to Boże, TB i zrobił, TB i zrobił. A jak nie, no to wsadzę ci śrubokręt i tyle. Spoko. I wsadzę śrubokręt w satykę. Właśnie. Mietkowski, na ile wypożyczyłeś ten? Kopaczkę na tydzień. Ja, od kogo to pożyczyliście? Nie interesuj się. Czemu? Bo ja tak powiedziałem. Nie wiesz, że mnie nie interesuje, co do mnie mówisz. No i spoko, to sobie mów, no i siema. Dobra, to ja do siema. No stój, stary, kurwa. No stój, chwila moment i nie ma po prostu. Dobra, stój. Ja teraz skup zaraz. Słuchaj, teraz ty lepiej pracownika jakoś zamówić. Zaraz się zwolnię sam dyscyplinarnie. Byś rządził na mojej gospie. No bo ja tu jestem kierownikiem, już ci mówiłem coś. Nie jesteś kierownikiem, my cię płacimy, jesteś dzisiaj pracownikiem. Jestem kierownikiem, Sławek jestem. Witam pana. Sławek, witam pana. Witam pana. Dobra, stuwa, siema. Dobra, to stój, to zakończymy odcinek. Już? To czekaj, to jeszcze może wysypię. A już? 23 minuty nawet. Resztę bierzesz? Bierz osiem. Dobra, to siema. Gdzie ty jedziesz? Ty, stój! Do domu. Ty, Darka, stój. Tego dawaj. Tego mi jeszcze odejść. Czekaj, jedź tu. Gdzie uciekasz to Andorą, panie Darka? Dobra, dawaj tu zajechaj. Kurwa, on jeździ tragiczny chłopie. Dobra, sypaj. Starowczaki wywieziesz ten kurwa wóz. Ciertel i? Ty, do przodu jedź. Jaj. Stój, ręce. Te ręce będą teraz ciubetne. Cyrkulacja. Dobra. Odwieźka pożyczę ciubetne. Nie no, taki jeden wóz ziemniaków mogę sobie załadować od was. Tam jeszcze no zaraz załadujecie. Na ludzie. Tylko paliwo trzeba przynieść i to wykopiemy resztę. Dobra. Mnie paliwo nie interesuje. Ty masz paliwo, tylko nie chcesz dać. No ale co mam paliwo, jak tu mały zbiornik mam? Jak tam czerwony baniak jeszcze masz jakiś pod siedzeniem? Co ci to interesuje? To twój jest nawet. Mój, ale to jak mi się skończy. Dobra, ja gaszę, maszynerię. Dobra. No i elegancko. A jak? Także widzowie, jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, stawcie tutaj łapeczkę w górę, suba na kanale, bo odcinek po 20 000 subskrypcji. Napiszcie tutaj hashtag ziemniaki, a przy tym was serduszko. Dzisiaj z nami był Pipciu. No, cześć zamaczania, septyk odcinka, haja. Pan Darka? No, cześć widzowie.
Także trzymajcie się do kolejnego materiału. Cześć!